Suchy lód zbiera już żniwo. Strażacy radzą, jak wydostać się z pułapki, by ratować siebie i innych, gdy pod nogami załamie się lód. Straż pożarna ostrzega przed wchodzeniem na świeży lód, bo może się to skończyć tragedią. Ten czas, gdzie temperatura oscyluje w okolicach zera, minus 1-2 stopni Celsjusza, jest najgorszym czasem do uprawiania ewentualnie jakichś sportów zimowych na akwenach. Akwen potrafi zamarznąć, tafla lodu mieć grubość centymetra, najwyżej dwóch. Jest to szalenie niebezpieczny okres, żeby wchodzić na tą taflę. Pod żadnym pozorem tego nie róbmy, gdyż to jest lód tak kruchy i tak cienki, że nie utrzyma pod żadnym pozorem naszego ciężaru. Wpadniemy i może dojść do tragedii, jaka miała miejsce w naszym kraju, gdzie trzech mężczyzn niestety zginęło pod lodem. Jak wyjaśnił oficer prasowy Straży Pożarnej, do śmierci trzech mężczyzn doszło na stawie w Wolbrumiu. 18-latkowi udało się wyjść z wody o własnych siłach. Jednak trzech jego kolegów nie przeżyło i ich ciała zostały wydobyte ze stawu. Niewykluczone, że weszli na lód w poszukiwaniu psa, ale sprawa jest wyjaśniana. Strażak podaje również kilka zasad, które w sytuacji zagrożenia mogą uratować nam życie. Po pierwsze apelujmy, nie wchodźmy jeszcze na ten lód. Lód dopiero około 10 cm grubości jest w stanie utrzymać pojedynczą osobę. Jeżeli już dojdzie do załamania się lodu pod kimś, jesteśmy świadkiem takiego zdarzenia, pierwsza najważniejsza czynność, zaalarmujmy służby, aby mogły dojechać do miejsca zdarzenia. A nasze działania, podajmy grubą gałąź, rzućmy szalik, sanki, cokolwiek co mamy, nie wiem, kijki Nordic Walking. Pod żadnym pozorem nie wchodźmy na tą taflę lodu, gdyż jeżeli załamało się już pod kimś, również pod nami może załamać się ten lód i wtedy będą dwie osoby, którym trzeba udzielić pomocy. Ponadto pamiętajmy, by wezwać służby, które wyposażone są w specjalistyczny sprzęt do wyciągania ludzi, pod którymi załamał się lód. Zapewniam bezpieczeństwo nie tylko potrzebującemu pomocy, ale również ratownikom. Radni Nidziccy mieli nad czym debatować. Tam, gdzie pieniądze, tam ciekawe dysputy. Ten 2021 rok też zapowiadał nam się, że będzie może nieciekawy, a jednak udało nam się zorganizować to, co żeśmy zaplanowali. I dzisiaj, kiedy słyszymy, że prawdopodobnie deficyt budżetowy będzie być może na zero nawet, a nawet będziemy w stanie spłacić ze 2 miliony, to uważamy, że to jest duży sukces. Koniec roku co roku obfituje w sesje budżetowe. Nidzica rózgi nie dostanie. To było 12 udanych miesięcy. Potrafiliśmy wypracować konsensus. Potrafiliśmy działać na zasadzie wielu wyrzeczeń i spięliśmy ten trudny budżet. Jak wszyscy Państwo wiecie, mamy ograniczone dochody w związku z tym, że nie będziemy mieli już tylu środków z PIT-u i CIT-u. Natomiast mamy zwiększone finansowanie inwestycji. Pocięliśmy wszystkie wydatki bieżące, które mogliśmy pociąć wspólnie z wszystkimi podległymi jednostkami. I cieszę się z tego, że udało się spiąć ten budżet i że wszyscy radni jednogłośnie zagłosowali. Także ojcem sukcesu nie jest tylko burmistrz, ale cała rada. Sylwestrowa noc przeniesie nas do nowego roku, który już jest zapowiedzią dobrego czasu. W 2022 nie zabraknie inwestycji, ale i pieniędzy. A najważniejsze, że po prostu dostaliśmy z Polskiego Ładu 12,5 miliona na zrobienie wodociągów. To jest potężna inwestycja w miejscowości Kańgowo-Łysakowo, gdzie 12,5 jest z Polskiego Ładu. 1 000 000 zł dostaliśmy na tereny popegeerowskie i 600 tysięcy środki własne, jest to 14 100 000 i to będzie zainwestowane w ciągu powiedzmy 2 lat. Będzie to efekt widoczny. Ten budżet jest na 2022 rok naprawdę budżetem. Jeżeli go zrealizujemy, to trzeba uznać to za duży sukces. Covidowe zawirowania w wielu aspektach życia społeczeństwo wyhamowały, ale nie wszędzie działania zablokowały. Walka z trudnościami i słabościami najwyraźniej staje się mocną stroną wielu osób czy też miast. Walka ze skutkami globalnego ocieplenia nabiera rozpędu. Powiat działdowski również postawił sobie za cel powstrzymanie efektów tego wyniszczającego procesu. W czym jest rzecz? Mamy tu w Europie i w Polsce między innymi też problem z tym, żeby utrzymać
w ciągłość dostarczania energii z tych systemów, które działają w zasadzie tylko sezonowo. Chodzi o fotowoltaikę, tak, która jest tylko w zasadzie działa nam w okresie wiosennym, letnim, jesiennym. W zimę jest to tylko 5% z tych źródeł do pozyskiwania. Mamy energię wiatrową, która też działa tylko 190-200 dni w roku, natomiast są dni, kiedy nie ma wiatru i niestety tej energii nie pozyskujemy. W nowym Zielonym Ładzie Unii Europejskiej założenie jest czytelne. Energia ma być czerpana ze źródeł odnawialnych OZE. Kiedy tej energii pozyskujemy nadmiar, a chodzi o fotowoltaikę w okresie letnim, możemy ją wykorzystać do elektrolizy i pozyskiwania wodoru, pozyskiwanie wodoru jest energochłonne, a ponieważ tej energii w okresie letnim mamy nadmiar i nie zużywamy jej, w związku z tym nadmiar tej energii byśmy przekazali na pozyskanie wodoru i składowanie tego wodoru, żeby wykorzystać wodór jako paliwo w okresie takim, kiedy tej energii z OZE nie ma. Do redukcji emisji gazów cieplarnianych o ponad połowę pozostało mniej niż 9 lat. Trwają rozmowy i rodzą się pomysły, by Europa stała się globalnym liderem Zielonego Ładu. Najważniejsze jest zdrowie, ale nie zawsze dopisuje. Wówczas medycy służą swoją wiedzą i pomocą. Dobra kadra wymaga dobrego sprzętu i warunków do pracy. Stan szpitali jest nie mniej kluczowy, a za zapewnieniem odpowiednich możliwości, w tym lokalowych, stoją pieniądze. Udało nam się dokończyć inwestycje w szpitalu, a mianowicie rozbudowę oddziału psychiatrycznego w naszym szpitalu. Jest on w tej chwili już oddawany do użytku, ale również udało nam się zmodernizować, wymienić 3 windy w szpitalu, czyli już mamy takie nowoczesne, bardzo dobrze funkcjonujące windy i oddaliśmy do użytkowania pracownię endoskopową, która ma bardzo nowoczesny sprzęt. Koniec roku służy podsumowaniom i planom. Już wiadomo, co przyszły rok przyniesie. Szpital w Działdowie widzi zapotrzebowanie na nowe miejsca parkingowe. Im więcej samochodów, tym coraz trudniej, więc jesteśmy w tej chwili w trakcie rozmów z panem burmistrzem Grzegorzem Rowińskim w kwestii pozyskania działek na budowę kolejnych parkingów na terenie szpitala, żeby można było oddzielić i zabezpieczyć parkingi dla pracowników szpitala, a jednocześnie pozostawić dla pacjentów, dla osób odwiedzających sporą część parkingów przed szpitalem. Kierowcy łatwego życia nie mają, ale takie problemy da się przeżyć. Placówka ma na liście i inne zadania na nowy rok. I to one będą priorytetowe. W tej chwili myślimy o tym, żeby wymienić tomograf komputerowy. Myślimy również o remoncie oddziału ginekologiczno-położniczego. Także szukamy w tej chwili środków, szukamy możliwości, jak to zrobić i chcielibyśmy to w przyszłym roku zrealizować. Oddział ortopedyczny również został zmodernizowany, a to przełożyło się na pozyskanie nowej kadry specjalistów. Placówka inwestuje w rozwój, dzięki temu zespół także się rozwija. A powroty do zdrowia są dla wszystkich cennym celem. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie oficjalnie otwarte. Od nowego roku pacjenci z regionu Warmii i Mazur zyskają ośrodek leczący schorzenia układu oddechowego. Umożliwi on szybką i pełną diagnostykę, leczenie operacyjne i zachowawcze, a także rehabilitację pozaszpitalną i opiekę ambulatoryjną. Do tej pory Warmia i Mazury były jedynym regionem, w którym nie było kompleksowego ośrodka diagnozującego i leczącego choroby układu oddechowego w pełni. W związku z tym w dniu dzisiejszym dołączamy do tych województw, gdzie takie ośrodki od dawna funkcjonują. Bo trudno sobie wyobrazić o skutecznym leczeniu nowotworów płuc, jeśli w jednym miejscu, pod jednym dachem nie ma wszystkich specjalistów niezbędnych do tego, aby szybko diagnozować, potem zastosować odpowiednią terapię i w zależności od potrzeb wykonać zabieg torakochirurgiczny. Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie pozostaje kontynuatorem dorobku samodzielnego publicznego zespołu gruźlicy i chorób płuc w Olsztynie, zwycięzcy wielu prestiżowych konkursów i nagród. Historia jest ponad już 20-letnia, dlatego że szpital był w bardzo trudnej początkowej sytuacji. Jak widać, inwestował bardzo mocno, zdobywał pieniądze,
z różnych programów i unijnych, i budżetu naszego. Rozwój następował z każdym rokiem, aż doszło do takiej sytuacji, gdzie zabrakło ostatniego ogniwa, czyli terakochirurgii, ostrego, można powiedzieć, obszaru szpitalnego, operacyjnego, jomowego. I tutaj już potrzeba było też dużych pieniędzy. Złożyliśmy wniosek, szpital go skierował właśnie do ministerstwa. Latami, ale skutecznie przyszło dofinansowanie ponad 17 milionów złotych. No i oczywiście samorząd zawsze dopilnowywał, aby udział własny był spełniony. Ponad 6,5 miliona złotych jest z budżetu województwa. Takie pieniądze warto na takie jednostki kierować, ponieważ one będą przy pomocy lekarzy, specjalistów ratować ludzkie życie. To jest jedna z wielu inwestycji, ale chyba na dzień dzisiejszy jedna z najważniejszych. Budżet, który jest zaplanowany na 2022 rok, jest powiększony o kolejne miliardy złotych na nowe inwestycje. Te nowe inwestycje, jeśli chodzi o służbę zdrowia, również znajdą się w regionie warmińsko-mazurskim. To centrum było bardzo potrzebne i po tylu latach dzisiaj stało się faktem. Tutaj w szpitalu pulmonologicznym z historią przeszło stuletnią, gdzie rzeczywiście obiekt jako zabytkowy również został rozbudowany o to skrzydło, które te usługi w zakresie chorób płuc będzie świadczyć na najwyższym poziomie. My oczywiście przez ostatnie 10 lat jako Miejski Szpital Zespolony prowadziliśmy oddział torakochirurgii ze specjalistami wysokiej klasy, którzy oczywiście wykonywali usługi bardzo potrzebne dzisiaj na rynku w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie, na rzecz wszystkich pacjentów tego potrzebujących. Ten szpital, mam nadzieję, tak jak zostało to przyjęte w założeniach, oczywiście w dużo lepszych warunkach, nowocześniejszych, z tą kadrą, która de facto przejdzie ze szpitala miejskiego, plus dodatkową z naboru, którą wiadomo pozyska pani dyrektor Irena Petryna, jestem przekonany, będzie mógł wykonywać te wszystkie potrzebne zabiegi w sposób bardziej kompleksowy. Ta inwestycja rozpoczęła się, myślę, tak około 10 lat temu. Jeszcze byłem wtedy samorządowcem, radnym sejmiku. Pamiętam raport, który pani profesor Doboszyńska przedstawiła podczas jednej z sesji sejmiku, pokazujący Warmię i Mazury jako region, w którym występuje największa ilość zachorowań i umieralności na choroby płuc. Jako jedną z przyczyn podała właśnie to, ten brak centrum na Warmii i Mazurach, centrum leczenia chorób płuc, które występują w każdym innym województwie. Dzięki nowej inwestycji nie będzie już konieczności przewożenia pacjenta do innego ośrodka w celu poszerzenia diagnostyki o procedury inwazyjne wykonane pod nadzorem anestezjologa w ramach sali zabiegowej czy bloku operacyjnego. To nowe centrum jest takim kompleksem leczenia chorób płuc. W zasadzie w tej chwili już kompletnym, bo oprócz oddziałów zachowawczych, różnego pulmonologicznych, jest też oddział zabiegowy, oddział torakochirurgii i oddział anestezjologii intensywnej terapii, który jest zapleczem dla całości, ponieważ w oddziale intensywnej terapii leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia, jest tam możliwość ciągłego monitorowania funkcji życiowych, leczenia pacjentów z niewydolnościami wielonarządowymi, wspomagania oddychania, wspomagania krążenia, a także zastępowania bądź wspomagania funkcji nerek. Całość inwestycji to 25 milionów złotych. Ponad 17,5 miliona złotych pochodzi ze środków budżetu państwa. 6,5 miliona złotych to środki samorządu województwa. Milion złotych to środki własne szpitala. Wydarzenie zakończyło wręczenie statuetek Przyjaciel Szpitala, odznaczeń państwowych z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego oraz odznak honorowych za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Umiejętność gry na instrumencie może i marzy się po cichu większości z nas, ale nie każdy ma predyspozycję, zapał i pieniądze na opłacenie lekcji, czy na przykład kupienie saksofonu. Miejski Dom Kultury w Mławie wychodzi naprzeciw kandydatom. Są próby, podczas których wyłaniani są potencjalni muzykanci. Uczę się grać na saksofonie sopranowym. Nie jest trudny, ale w sumie to nawet często na nim gram. Próby orkiestry Dentej przynoszą rezultaty. Uczniowie szybko uczą się i sami po sobie widzą efekty swojej ciężkiej pracy. Nauka czytania nut jest niczym nauka liter. Tyle, że dodatkowo manualnie trzeba się wykazać. Instrument sam nie zagra. Gram na trąbce. Jest bardzo fajnym instrumentem. Uczę się od 4 miesięcy i umiem zagrać już 4 piosenki, w tym kolędę. A kto kolędę już przyswoił, ma duże szanse na swój pierwszy koncert. 18 grudnia w Miejskim Domu Kultury rozbrzmiewać będą świąteczne melodie. Pozwólmy sobie na zadumę we wspólnym gronie. Te instrumenty dęte wydawałoby się, że w tych czasach jest małe zainteresowanie, ale jak widzimy tutaj po tych uśmiechniętych buziakach, jednak potrafimy jakoś wytworzyć atmosferę tutaj, wspólnotę, atmosferę taką, że czekamy na każdy poniedziałek i czwartek na godzinę 16, żebyśmy mogli razem się tutaj spotkać, popróbować, pograć, robić następne kroki w tym poznawaniu naszej muzyki, tej naszego całego kunsztu orkiestrowego i tymi małymi krokami zbliżać się do grupy, która później przychodzi i ma już zajęcia takie, można powiedzieć, profesjonalne, czyli próby całego zespołu, gdzie już ćwiczymy repertuar. W tym momencie przygotowujemy się do kolędowania, mławskiego kolędowania i przede wszystkim ćwiczymy repertuar związany z kolędami. Opanowanie warsztatu muzycznego przynosi plusy. Gra na instrumencie rozwija pamięć, zdolności manualne, a przez to potencjał intelektualny. Systematyczność, dyscyplina, skupienie uwagi – to wszystko jest pomocne do osiągania celów w dorosłym życiu. Malinowo znalazło się w Centrum Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie. Tak można nieśmiało stwierdzić. Kilka inwestycji ma tu miejsce jednocześnie. Jedną z nich – termomodernizacja głównego budynku zespołu szkół. Mimo poślizgu czarny scenariusz nie jest przewidziany. Jesteśmy w trakcie przebudowy sali gimnastycznej na ulicy Pocztowej. Tu niestety mamy kłopot. Troszeczkę były problemy z wykonawcą. Mamy opóźnienia około 3 miesięcy. Mieliśmy też obawy, czy firma będzie dalej kontynuowała te inwestycje, czy zejdzie z placu budowy. No, po długich negocjacjach udało się dojść do porozumienia. Inne szkoły także sukcesywnie idą z duchem czasu. Są fundusze, remonty i doposażenia szkół też wówczas są. Mimo małych zawirowań, zakończenie prac przewidziane jest w 2022 roku. Firma w dalszym ciągu realizuje powierzone jej zadanie.